Witam Was bardzo serdecznie. Druga część nagrania. Czy apostołów było 12, czy było ich więcej? Jest już pierwsza część, a teraz zachęcam do wysłuchania drugiej części. Bo w pierwszej części wspomniałem, że z Biblii, a szczególnie z Nowego Testamentu, wynika, że w pewnym momencie tych apostołów było już 14. Nie 12, ale 14. Idźmy dalej. Dzieje. Pierwszy rozdział. Wybór 12 apostoła. Czytam Dzieje, pierwszy rozdział, wersety od 23 do 26. Postawiono dwóch. Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus i Macieja. Oj, tutaj mi się podoba, że jest napisane Józef, zwany Barsabą, jeszcze miał przydomek Justus. I tak się pomodlili. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu, w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy. A los padł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów. Maciej stał się 12 apostołem. Co ciekawe, że Bóg pierwszych chrześcijan nie unieważnił tych losów. Nie ma żadnej zmianki o tym ani w dziejach, ani w listach apostolskich. Więc według dziejów, pierwszy rozdział, wersety 23 do 26, które przeczytałem, Maciej został apostołem. Zastąpił on Judasza. Więc w tym momencie, według sprawozdania z dziejów, z pierwszego rozdziału, jest 12 apostołów. Teraz przejdźmy do dziejów, 9 rozdział. Nawraca się Paweł lub Szaweł z Tarsu i on zostaje apostołem Jezusa. Paweł nieraz w swoich listach podkreślał, że Jezus wybrał go na swojego apostoła. Choćby na przykład napisał o tym w pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wersety od 12 do 14. I w innych wersetach też o tym pisał, podkreślał to. Przypomnę, pierwszy do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wersety od 12 do 14. Tak więc Paweł z Tarsu to już 15 apostoł w pierwszym wieku naszej ery, w zborze pierwszych chrześcijan. Tak, to już 15 apostoł. No. A naucza się, że było ich 12. No, coś tu nie gra, coś tu nie pasuje. Teraz przeczytam list do Galacjan, pierwszy rozdział, wersety 18-19. Paweł pisze. 3 lata później udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem 15 dni. A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego, poza Jakubem, brata Pana. W innych przekładach pisze tak samo albo bardzo podobnie. I tutaj ten Jakub to nie brat Jana, który został ścięty przez Heroda. Nie syn Zebedeusza i Salome, tylko brat Jezusa z Nazaretu. A inaczej mówiąc, syn Marii i Józefa. I to właśnie ten Jakub to już 16 apostoł w pierwszym wieku naszej ery wśród pierwszych chrześcijan. No bo to wyraźnie wynika z wersetu 19. Powtórzę. A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, brata Pana. Czyli to zdanie jest tak napisane, że Jakub, brat Pana, czyli brat Jezusa, jest nazwany apostołem. No ja to wyraźnie widzę. Więc Jakub, brat pański, jest 16 apostołem w pierwszym wieku naszej ery. Teraz przejdę do dziejów. 14 rozdział, wersety od 13 do 15. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie, Barnaba i Paweł rozdarli szaty, rzucili się w tłum, krzycząc: ludzie, dlaczego to robicie?
My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy, podlegamy cierpieniom. Tutaj przeczytałem, przypomnę, Dzieje, 14 rozdział, wersety od 13 do 15. Jest tutaj liczba mnoga. Apostołowie. Werset 14. Barnaba i Paweł. Powtórzę. Apostołowie, Barnaba i Paweł. Bo gdyby to zdanie było napisane mniej więcej tak. Na wieś o tym apostoł Paweł oraz Barnaba rozdarli szaty i tak dalej. To w tym zdaniu, które ja ułożyłem, no jest liczba pojedyncza. Czyli słowo apostoł, no wtedy odnosiłoby się tylko do Pawła. A słowo Barnaba w tym zdaniu, które ułożyłem, jest po słowie oraz. Więc wtedy Barnaba, no nie byłby nazwany apostołem. Ale jest tu liczba mnoga. Powtórzę. Apostołowie. Barnaba i Paweł. Więc Barnaba jest już 17 apostołem w pierwszym wieku naszej ery. No, szok i masakra. Dla niektórych niedowierzanie. A jeszcze Judasz Iskariota. On mógł nie odebrać sobie życia. To Mateusz w swojej Ewangelii i Łukasz w Dziejach napisali, że ten Judasz odebrał sobie życie. Ale ja nie jestem o tym przekonany, gdyż później została napisana Ewangelia Judasza, albo według Judasza. Tak więc, gdy istniał już zbór chrześcijański, tenże Judasz napisał swoją Ewangelię. I nie chodzi o tego drugiego Judę, brata Jakuba, albo o tego Judę, o którym mówią, że to Tadeusz. Nie, tu chodzi o Judasza Iskariotę. I chociaż Judasz Iskariota nie należał do zboru pierwszych chrześcijan, to można by go nazwać 18 nieaktywnym wśród chrześcijan apostołem. Tak, 18. Bo ewangeliści zgodnie nazywają Judasza apostołem. Tak o nim piszą, nawet w Dziejach został nazwany apostołem. No, można by powiedzieć, taki apostoł na emeryturze. No, zbliżam się już do końca tego nagrania. No to ilu tak naprawdę było tych apostołów Jezusa z Nazaretu? 12 czy aż 18? Wygląda na to, że 18. Ponad stan liczby 12 apostołów to Natanael, Tadeusz, który jest utożsamiany z Judą brata Jakuba, Maciej lub Paweł, Barnaba, Jakub, brat Jezusa i Judy oraz Judasz Iskariota. Jeszcze podkreślę, że 18 apostołów, liczba 18, zawiera ona pewien przekaz podprogowy. 3 razy 6, 3 szóstki. To jest przekaz podprogowy od maszynerii albo od matounerii. W latach 70. ubiegłego wieku w ciele kierowniczym Świadków Jehowy było ponoć aż 18 mężczyzn. Pisał o tym Raymond Franz, były członek CK, który już nie żyje, który opuścił ciało kierownicze i został z tej organizacji wykluczony. Czyli tyle samo, 18, ile naliczyłem apostołów w Nowym Testamencie. Tak więc w Biblii, w organizacji świadków czy w innych religiach są widoczne szatańskie przekazy podprogowe. A skoro w Nowym Testamencie pisze, że było 12 apostołów, a ja naliczyłem ich aż 18, no, to oznacza, że ja jestem przekonany, i to nie od dziś, że Biblia nie jest książką pochodzącą od Stworzyciela i nie jest natchniona przez życiodawcę. W Biblii jest wiele różnych przekrętów, sprzeczności, bzdur, absurdów i herezji. Jest o tym mowa w wielu nagraniach na kanale Cała Prawda. Zachęcam do wysłuchania tych nagrań. Czy to o Biblii, o apostole Pawle, czy o wymyślonym Bogu w Izraelu, czy też o Jezusie z Nazaretu.
Zachęcam Was do dawania komentarzy, co myślicie na temat tych 18 apostołów. Dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Zdrawiam każdego z Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę w kolejnych dniach Twojego życia. Do usłyszenia. Do następnego razu.